Szanowni Państwo, monitoring wizyjny zgodnie z kodeksem pracy może być wykorzystywany do czterech celów: do kontroli produkcji, do ochrony bezpieczeństwa mienia i pracowników, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Niezależnie jednak od tego, zgodnie z niedawnymi, niepublikowanymi decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, monitoring wizyjny może być także wykorzystywany do nałożenia kary porządkowej w przypadku przekroczenia np. przepisów BHP przez pracownika lub do wyjaśnienia naruszenia prawa i prowadzenia postępowania karnego. Tutaj Urząd Ochrony Danych Osobowych stanął po stronie przedsiębiorcy i wskazał, że jeżeli na nagraniu z monitoringu widać takie naruszenie, które stało się później podstawą do nałożenia kary porządkowej na pracownika lub stało się podstawą do zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie, to użycie tego nagrania nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych, czyli RODO, i jest w pełni zgodne, o ile zostały zachowane pozostałe warunki, to znaczy jeżeli monitoring został wprowadzony zgodnie z prawem, pomieszczenia są monitorowane i są oznaczone w odpowiedni sposób, a także pracownicy zostali zawiadomieni o tym, że ten monitoring jest prowadzony. W takiej sytuacji prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że również wykorzystanie w nieco innych celach niż pierwotnie ustalone w regulaminie pracy czy innym dokumencie obowiązującym u danego pracodawcy będzie zgodne z prawem i nie karze za to. Tutaj te decyzje zapadły na kanwie skarg pracowników, którzy uznali, że ich prawa zostały naruszone w związku z tym, że nagrania z monitoringu posłużyły do nałożenia kary porządkowej za naruszenie zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy. No i w drugim przypadku decyzja dotyczyła pracownika, który zagubił środek zakazany prawem. Tutaj prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wprost w tych decyzjach wskazał, że zapewnienie bezpieczeństwa pracowników ochrony mienia kontroli produkcji polega również na zapewnieniu i weryfikacji przy użyciu monitoringu, by na terenie zakładu nie znajdowały się substancje niewiadomego pochodzenia, które mogą być niebezpieczne, odurzające i zagrażać bezpieczeństwu innych pracowników. Dodatkowo prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wprost stwierdził, że ustawodawca dopuścił możliwość uwiecznienia w nagraniu monitoringu zdarzenia, które może nie być związane z pierwotnym celem stosowania monitoringu i które będzie dokumentowało czyn niezgodny z prawem. W związku z tym nie widział żadnych naruszeń po stronie pracodawcy i uznał, że monitoring wizyjny jest prowadzony zgodnie z prawem. Należy przy tym jednak pamiętać, że trzeba zachować te pozostałe przepisy, pozostałe warunki stosowania monitoringu wizyjnego. I jeżeli je zachowamy, to możemy również naruszenia BHP czy inne naruszenia przepisów prawa uwieczniać i wykorzystywać później nagrania z monitoringu. Dziękuję.